Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian i witam was w kolejnym odcinku FIFA 21 na Ultimate Team. Słuchajcie, ostatnio zauważyłem, że na YouTubie są popularne speedruny, więc stwierdziłem, że zrobię sobie speedrun. Do G1, a może i do elity. Żeby nie było, moja drużyna od wczoraj się oczywiście zmieniła. Od kilku dni miałem ochotę na jedną kartę z tej nowej drużyny What If. W ogóle z drużyny What If, bo Mbappé pojawił się w pierwszej turze i chodzi tutaj oczywiście właśnie o Mbappé. Wreszcie wymienny prawy obrońca z Bundesligi. Jednak no nie mogłem go dać samego do drużyny, musiałem też kupić drugiego piłkarza, jak widzicie, był to Zakaria. No i tak jest, trochę potężny środek pola, jednak nie tak źle sobie radzili. Miałem bilans 17-6 i walczyłem o G1. Johan Okocha. No okej, ale będzie grał chyba piątką z tyłu, co? Kleiber w środku pola, no. Zgraj. Dobrze, Mbappé, jedziemy, 1-0. Prosty futbol, Mbappé, dwójeczka. I Ronaldo, trójka. Czy był jakiś rage quit? Ojej, Akanji, Boateng, Joe Gomez, Tav, Eusebio, Balak, da. Podejdź do nas, Garincha. Tak sobie później sprawdzę, jak on dokładnie gra. Ale na razie same podania na 100%. I zobaczcie, kurde, to jest już tak ustawione, ale... Wow, dobry obrót. Przypadkowy oczywiście, bo byłem tak zaskoczony. Neymar, cyk, dragback, musi być bramka, pusta! 1-0. Nie, to... Nie. Jest, o Jezus. Neymar i Mbappé w tych wersjach, to jest... To jest prost, to jest prost. I jeszcze Laurent Blanc, naprawdę, to jest takie połączenie. Żaden normalny gracz nie ma rekord breakera Mbappé i Neymara. A Laurent Blanc to już... Jazda! 1-0 Mbappé. Kurczę, no dobra, nie ma do kogo podać tak krótko, by mnie zaskoczyć. To raczej brałem pod uwagę. Ramos, Kulusewski. Ojej, będzie podanie do Mbappé i jest Mendy. I dobra, spokój, 15 minut do końca pierwszej połowy. Hop. Na drugą stronę, mamy tutaj dużo miejsca. Do środka i teraz tak może puścimy Ronaldo, super, ma mnóstwo miejsca, proszę Mbappé wejść, ale zwolniliśmy niestety niepotrzebnie, chyba że Kylian Mbappé 2-0. No dobra, nie ekscytuję się zbyt wcześnie, bo to jest bardzo dobry przeciwnik. Tylko no, musi mu wreszcie coś wyjść w ataku. Ale jednak grać potrafi. W sensie gra trochę nudno, bo tak nie wiem, no... Robi te fake shoty, jakieś dragbacki, sraki. I za bardzo to efektów mu nie przynosi. Kurde, Zakaria, dobrze. Bałem się, że będzie klocowato, ale powiem wam, że jest chociaż taka dominacja naturalna, siłowa. No i teraz Kessie. To może być gwóźdź do trumny. Garincha! Mamy G1. Mamy G1. 20-6. Nie spodziewałem się tego. 3 mecze o G1. I 3 mecze wygrane. Wiecie, no na drodze do G1. Wow. Speedrun. Walker, Maldini. Ej! To moje! Zabrał mi kombo. Dobra, wygraj główkę, Mendy. Spokój, bo rozpoczął bardzo szybko przeciwnik. To może być dobry znak. 400 meczów Ronaldo. Wow. To musi to przypieczętować hat-trickiem. Cristiano, no i zaczyna się show Kyla Walkera. Wraz z, nie no, Maldini i Walker na środku obrony. To jest przesada. Cristiano, ojeny. Kompletny brak siły, ale wiecie co, dobra, tylko żeby... Jak będę miał zaraz taką samą setkę, to żeby znów tego nie odwalić. Zakaria do Neymara. Jest! 1-0 Neymar. Ale ciśnie. Kurczę, fajny jest Mbappé. Tylko czy będzie szybszy od Teo Hernandeza? Jest silniejszy, Mbappé, podanie, Ronaldo, gol, 2-0, Mbappé, ale pocisnął. No i co teraz? Karny, brawo, panie sędzio. Tak jest, Kessie 3-0. Zaufałem mu. To jest nasz kapitan. To jest nasza ikona. Będzie elita i potężny Alvaro Morata w piku.
O, żeby taki Morata wpadł, byłoby dobrze. Przecież on chyba będzie miał z 87 overalla. O kurde, lewy! Zaskoczył mnie. Antony. No już można zakończyć. Panie sędzio, jedna bramka nic nie zmieni. Koniec! 21-6. Najlepszy bilans w tym roku. Nie mogę się doczekać, by go zepsuć. Wiecie co, no nie ma małpki obok. To od razu idzie. Ronaldo z golem. Liczyłem więcej w 400 meczu. O kurde! Kleiber Robben. Dwa Optimusy na napadzie. No powiem wam, że jest to coś niecodziennego. Czy nadal mam... Boję się trochę jego piłkarzy. Bo są tacy agresywni. Sami to widzieliście teraz. Aha. Wow. Nie patrzę na czat. No i teraz podanie. To musi się udać. Dobrze, Garrincha. Cristiano Ronaldo wygra główkę. Nawet strzelił z nogi, okej. Nie patrzę na czat, dopóki nie ma remisu. Brawo! 2-2! Dobra, nie zmieniamy formacji chyba. Jest dobrze. Odrobiłem to, co sobie sam zrobiłem. Mecz rozpoczyna się teraz od nowa, wymazujemy to, co się stało, jest 0-0. Jeszcze! Neymar! Ostry kąt! Neymar, gol! 3-2 w 75. Ajajaj, do samego końca ten spokój. Neymar, pięknie. Nie nauczę się tego, no nie nauczę, zawsze. Zawsze ten kawałek za daleko. Nie bądź Damianem. Spalony! Spalony! Hradecki! Co? Myśleli specjalnie, słuchajcie, specjalnie tak zagrałem. Dla emocji do samego końca. No dobra, no możemy spróbować. Boję się, to jest dobra drużyna. Reece James i Joe Gomez na środku obrony. O nie, tylko nie Kopenhaga. Nie wierzę, no kurde. Zawsze w takich meczach, no zawsze w takich meczach to najprostsze nie wyjdzie, nie? Gol. Uff, ładnie to zrobił. Najbardziej tego strzału Neymarem. Kurczę, no. Serio, wydawało mi się, że tam fineska będzie najlepszą opcją. Jezu, jak prymitywnie. Nie, no zmieniamy formację. No czerwona! Jeśli to nie jest czerwona kartka... To jest nasza nadzieja. No nie, kurde! Niestety w tym meczu strzeliłem tylko jednego gola, straciłem jeszcze 3. Ciągle próbowałem atakować, nic to nie dało. Bilans 22-7. Pozostał jeden mecz. Czy będzie 22-8, czy będzie 23-7? Bilans, którego nie było od początku gry. O Boże, co on tutaj ma? Varan RTTF, czerwony Mane, czerwony Salah. Zobaczycie, że ten Rafinha będzie najlepszy, dobra. Własny stadion czy nie? Na wyjeździe, cholera. Okej, z tego co widzę, wysoko gra swoimi środkowymi obrońcami, z czego trzeba teraz skorzystać. Cristiano, kurde, no i znów się... Spokój trzeba mieć, spokój. Kurde, no i... No masakra, przed chwilą to my mamy okazję, z której Cristiano no musi się tam jakoś obrócić i strzelić. Z ostrego, spróbujmy. Jest! O Jezu, przepraszam za tę cieszynkę. Przepraszam za tę cieszynkę. Przypadkowo nacisnąłem. Nie no, Neymar to jest chora karta. Nie...
Ja mam ten problem, że ja chcę sobie stworzyć za dobrą sytuację. Serio, muszę pamiętać, że na tak krótkich odległościach po prostu zapomnieć o tych prostopadłych podaniach, bo one... No i poczekam, pierdziele! Warant, środek! Nie wierzę w to, co się dzieje teraz. Jest! 3-2. Nie siedzi dribbling, kurde, naprawdę, no nic nie jestem w stanie fajniejszego zrobić w tym meczu, jakoś tak próbuję jednak. Garincha, ty też, no prosto, proste podania, brakuje takiego detalu. Muszę go zaatakować szybko, bo inaczej nie dam rady, ale naprawdę, no jak ja widzę, jak ta piłka leci. O! No mecz koneserów! I teraz bez pomyłki. No i piękne bez pomyłki. Jezus. I wszystko od głupiego podania, jak zawsze, nie może to przejść. Jezus. No dramat, ciężki gość. Bardziej żal tego spotkania poprzedniego niż tego, wiecie? Ach, no nie ma co, słuchajcie, oczywiście narzekałem dużo na grę w tym ostatnim spotkaniu, ale trzeba powiedzieć, że miałem tam trochę szczęścia, trafiłem na naprawdę mocnego przeciwnika. Oczywiście szkoda, że mając dwa podejścia tej elity się wbić nie udało, ale tak jak przed chwilą powiedziałem, też bardziej zabolała mnie porażka w tym wcześniejszym, przedostatnim spotkaniu, ponieważ tam szanse na zwycięstwo były znacznie większe. Gdyby Neymar trafił, gdybym trafił karnego po czerwonej kartce, to potoczyłoby się pewnie kompletnie inaczej, no ale cóż. I tak jest progres względem ostatniego tygodnia, no bo było 21 zwycięstw, teraz mamy 22 zwycięstwa, no to za tydzień G2. Cieszę się, że większość ligi weekendowej grałem bez większej spiny, no naprawdę porównując to do zeszłego tygodnia, to różnica była ogromna, oczywiście w końcówce się spiąłem, ale mimo tego, że kończymy na G1, to i tak jestem zadowolony z tego, jak mi poszło, no i naprawdę mam nadzieję, że za tydzień będą takie same emocje. Jeszcze nie wiem, jak będzie wyglądała moja drużyna, zapewne w trakcie tego tygodnia będzie się kształtowała, jednak chcę zbudować coś najmocniejszego. Może mi się to ty kimś, ale chyba mnie na niego nie stać. Kurczę. Do zobaczenia jutro w kolejnym odcinku. Cześć!